Hej, cześć, siemano, witajcie z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcinek z naszego B-Worlda i ze mną jest oczywiście Woski, jak zawsze na odcinkach, także witamy wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście na samym początku zostawcie koniecznie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję i dzwoneczek i w dzisiejszym odcinku będziemy dalej zajmowali się dinozaurami, natomiast Woski na live'ach, oczywiście zapraszamy do Woskiego na live'y, bo czasami robi właśnie live'y z tego serwera. Zrobił w sumie, co zrobiłeś na live'ach, bo nie widziałem totalnie, co Woski na live'ach zrobił, także Woski pierwszy nam musi pokazać, co było robione na live'ach, a potem przejdziemy do naszych dinozaurów, także... Po pierwsze zobacz, trochę się to pozmieniało. No dobra, co się pozmieniało, bo widzę w ogóle, że tutaj jest inny dinozaur, wcześniej tutaj był taki malutki. No nie, zabiłeś tego małego dinozaura? Nie wiem, chyba wyskoczył do góry i spadł i zderzał. Aha, okej, także już nie mamy tutaj małego dinozaura, mamy tylko dwa takie chyba same, które są mega agresywne. Oraz tutaj jeszcze mamy jedną rzecz. Jaką nie rzecz? Ma wioski. Co tam jeszcze mamy? Jak nie ma wioski? Kiedyś. Ej, faktycznie, tutaj była wioska i co zrobiłeś z tą wioską? Usunąłeś tą wioskę, no, co to było? No całą usunąłem i jeszcze tutaj nie troszkę radę, tutaj tego terenu usunąłem. Usunąłeś. No właśnie, zapomniałem co miałem powiedzieć. Zapomniałeś, że miałeś nic mówić. Nie, coś jeszcze miałem powiedzieć na odcinku i teraz już przez ciebie nie wiem co. Teraz muszę sobie przypomnieć. Dobra, w każdym razie jak sobie to przypomnę, to wam powiem, a na razie przechodzimy do naszych dinozaurów. Aha, miałem powiedzieć co było, bo w ogóle jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka z B-Worlda, bo dawno ogólnie B-Worlda nie było, no to koniecznie obejrzyjcie, bo tam były nowe wymiary, także przemierzyliśmy nowe wymiary i stwierdziliśmy, że tych wymiarów nie ma sensu dalej pokazywać, ponieważ one są cały czas takie same, niczym się nie różnią, więc po prostu w każdym razie wiecie. Dużo innych. Jest dużo innych, ale one chyba są wszystkie takie podobne do siebie, nie? Dobrze mówię, czy nie? Nie, są jeszcze inne. No to w takim razie też jest, na razie tak, żeby to robić troszkę na przemian. W tym odcinku zajmiemy się dalej dinozaurami, a na następnym odcinku może dalej przejdziemy do właśnie naszych portali, do tych nowych wymiarów. Także dlaczego by nie, skoro Woski mówi, że jest więcej wymiarów i są różne wymiary, to można by tak zrobić, co nie? A na razie zajmiemy się naszym zoo, rozbudowujemy nasze zoo, nasz park, także w tym odcinku ogólnie mamy trochę DNA, ja przejdę do naszego tutaj podziemnego laboratorium, do bunkra. Tak, Woski już robi klatki. Woski już robi klatki. Ej, gdzie jest ten guzik, co tu się wchodziło? A tu jest, dobra. Także przechodzimy do naszego tajnego laboratorium, gdzie są robione nasze dinozaury i weźmiemy DNA, ponieważ tych DNA troszeczkę mamy, także zobaczcie, mamy tutaj na środku skrzyneczkę, a nie, my tutaj. Odcineczek też był właśnie, jak byliśmy w Nowym Świecie, gdzie zdobyliśmy taki sarkofag, gdzie był sobie tutaj faraon w środku i stwierdziliśmy, że zrobimy z tego skrzynkę na DNA. Także jeśli też tego odcinka nie widzieliście, to koniecznie obejrzyjcie, bo te odcinki naprawdę są kozackie i się wam podoba. I tak jak mówię, nie zapominajcie o zostawieniu kciuka w górę, ponieważ te kciuki w górę bardzo motywują nas do dalszego nagrywania. Im więcej kciuków w górę, tym... Nie, łapek w dół nie zostawiajcie. Im więcej kciuków w górę, tym lepiej dla mnie i nawet dla Woskiego, ponieważ Woski też się cieszy, jak widzi, że są łapki w górę, prawda? Woski, cieszysz się? Tak, oboje się cieszymy. Aha, właśnie, słuchajcie. Ogólnie jest taka jedna rzecz, bo jeden z naszych widzów, w sumie to jest admin na moim Discordzie, zrobił tekstur paka, robi swojego tekstur paka, który nazywa się Steve... Czekaj, jak on się nazywa? Zaraz wam powiem, czekajcie chwilę. A czemu ja nie mam z tekstur pak od widzów, co? No właśnie, musicie dla Woskiego też zrobić tekstur paka. Zobaczcie, mamy Steve Adventure. Nie użyję go, ale chcę mieć. Steve Adventure, także zastanowię się. Na razie jeszcze ten tekstur pak nie jest dobrze zrobiony, ale jeśli chcecie go sobie pobrać, to musicie wejść na naszego Discorda Legendy Steve'ego i tam będziecie mieli zakładkę, kanał, z którego będziecie mogli po prostu tego tekstur paka sobie pobrać i na razie ten tekstur pak jest jeszcze taki mało rozwinięty, ale cały czas się rozwija. Zobaczcie, inwentory tak troszeczkę... Troszeczkę inaczej wygląda, nieprawda, ja się cały czas rozwijam, także wypraszam sobie, ale przechodzimy już do naszych DNA, także wszystko bierzemy, tak jak mówię, texture pack będzie cały czas rozwijany, także fajna sprawa. Dobra, Woski, ile tych dinozaurów? Ogólnie myślałem, żeby tak 5 jajek zrobić na odcinku. Ja robię teraz drugą klatkę i no to zrób 5 klatek, zrobimy 5, bo już 2, to 3, chociaż 3 zrób klatki, a ja wezmę jakieś najlepsze dinozaury wybiorę. Ogólnie są DNA takie żółte i są DNA zielone i nie wiem, od czym one się różnią tutaj w sumie. Ja też nie wiem. Także wiesz co, po prostu może weźmiemy jedno zielone.
weźmiemy sobie na przykład to, ja bym chciał jakiegoś takiego bardzo dużego dinozaura, bo my same małe dinozaury spełnimy, o ten będzie ciekawy na pewno. Dobra, weźmiemy 4, niech będzie, że 4, bo są bardzo ciekawe. Okej, okay, także mamy 4 DNA i teraz woski, co się z tym DNA robiło? To się trzeba było gdzieś chyba przerobić, nie? W maszynie jakiejś tutaj, czy jak to działało? Dobra, to ja może poczekam na ciebie, nie będę to sam... Tam kombinował. Zielona maszyna, dobra, to zrobię to sam w takim razie. Aha, nie, bo tutaj trzeba jeszcze te jakieś, te, takie dziwne coś. Wiesz o co chodzi, nie? Że tam no trzeba. No chyba tam jest. No właśnie nie ma chyba, poczekaj. O, no jest. Biogo trzeba, to jest to dziwne coś, o czym mówię. Także te biogo jest, także możemy sobie teraz zrobić, nasze DNA przerobić. I nie jest powiedziane, że to DNA od razu się zrobi, że nasz dinozaur się wykluje. Także może być po prostu fail i może się coś tutaj zepsuć. I może wykluć się jakiś, tak, pojawi się Stevie, chciałem powiedzieć jakiś potwór, ale dobra, może być, że pojawi się Stevie. W sumie to też potwór, także no. Zobaczcie, o. I co ja dostałem? Co to jest w ogóle? To chyba nie dostaliśmy jajka, chociaż nie, to jest jajko niby, to chyba taki po prostu, to jajko chyba tak wygląda, zaraz spróbujemy taki je postawić. Omlet? Nie wiem, no to zaraz zobaczysz, takie dziwne coś. Takie jajecznicze. Nie, właśnie nie jajecznica. Nie jajecznica, no. Nie, takie dziwne coś. Dobra, głody to jest byłem. Na pewno jajko, to też jest niby jajko, po prostu ono chyba tak wygląda. Także na razie żadnego chyba faila nie mamy, także jest dobrze. Zobaczymy, jak to tutaj będzie przy trzecim DNA. I jestem ciekaw tego czwartego DNA, tego zielonego, bo też może być kozak. Ogólnie jest w planach, mówiłem to już na odcinku z Minecraft Dungeons. Wow, tu jakie dziwne, to chyba nie jest jajko. Jest w planach po prostu nagrywanie odcinków z kamerką, właśnie B-Worlda i innych materiałów na moim kanale. Na razie się cały czas nad tym zastanawiam. O, widzicie, słyszycie, jak woski się cieszy? Kurczę, no, normalnie... O nie, chyba nie dostałem. Chyba nie dostałem jajka. Byłoby, nie chcecie zobaczyć byłoby twarzy. Mega. Co nie chcecie zobaczyć na, twarzy Stevie'ego? Każdy chce zobaczyć twarz Stevie'ego. Co ty tutaj w ogóle mówisz? Co taka ty gadasz? Brzydka, że nie umiem się wysłać. Tak, już jak już zobaczycie moją twarz, to już nigdy nie wrócicie na ten kanał. No ale trudno, zaryzykuję. Ej, dostałem, nie wiem, czy ja w ogóle jakieś jajko dostałem. Ej, mamy tutaj jakiegoś. Zobacz, szkodniki mamy tutaj na tym. Ciebie? Nie, zobacz, chodź zobaczyć. Mamy szkodniki. Czekaj. W parku. No nie, może idź sobie stąd. Nie będę go zabijał. Niech sobie tutaj będzie. W ogóle zobaczcie, nie wiem czy to widzieliście na odcinku. Nie wiem czy też będzie widać, bo nie wiem czy tam taki teren jest daleki, wygeneruje taki daleki teren. Ale tam daleko, o, mogę w sumie podlecieć. Ale wy to chyba gdzieś widzieliście na odcinku. Zobaczcie jaka tu struktura śmieszna się wygenerowała. Także spoko to wygląda to, i to zakładam jest odrzucony a to nie cały. Jest, a to nie jest stary zasługa Chains Cube'ów, to chyba jest zasługa Chains Cube'ów. No chyba tak, a zobacz tutaj no. Na dół. To jest, no widziałem to właśnie. To jest chyba zasługa Chains Cube'ów naszych ukochanych, które są wgrane na serwer. No ale spoko w sumie. Dobra, także chodź, gdzie ty jesteś? Chodź tutaj do parku, gdzie... Aha, zobaczcie, o. Mamy 3 klatki. Czemu ta jedna klatka jest taka malutka? Co, liczysz na to, że nie tu wiem, będzie jakiś najmniejszy dinozaur, czy co? No spoko. No. A czekaj, no dobra, może trzy to klatki. Trochę większe zrobię, no zrób jeden większą blok. Tą klatkę, stary, bo wiesz, jak nagle tutaj... Czaisz, tutaj będą takie małe dinozaury, a tutaj jakiś największy się zespałni i to będzie wtedy słabe. No. Nie będzie się mieścił w ogóle. Takiego T-Rexa w takiej biednej... Takiego T-Rexa w takiej małej klatce zamknąć, to by było coś złego. Okej, okay, woski w ogóle. Klatki. Bardzo fajnego hatsa masz. A jak to wygląda u mnie z hatsami? Czy ja mam jakieś ciekawe hatsy? O, wracamy do dinozaurów, no to w takim razie sobie wybierzemy naszego hatsa, który był używany wcześniej. Myślę, że on jest naprawdę spoczko. Dobra, mamy trzy klatki, ale woski tu byś spokojnie, nie, bo to jest troszkę inaczej. No dobra, w sumie może tak być. Ty widzę, te klatki wszystkie na wymiar robisz, nie? Te tutaj są tak samo na wymiar zrobione. No. I sobie, zobaczcie, dinozaury sobie śpią, także to jest jedyny moment, kiedy możemy zobaczyć nasze dinozaury w momencie, kiedy nie są one agresywne i właśnie się obudziły, bo woski specjalnie zrobił dzień. Dzięki ci bardzo. Dzięki, stary. Okej, wracamy tutaj do naszych klatek. Chodź, pokażę ci, jakie mam jajka. Zobacz. Są jajka, zobacz, to są na pewno zwykłe jajka, nie? To o, o to jest na pewno zwykłe jajko. Dawaj to spróbujmy. To chyba będzie mały, to dawajmy go tu. No, to też mi się wydaje, że będzie mały. Okej, czyli mamy jedno jajuszko już położone, zobacz, ale mam coś takiego. O, ruszę się. Mam coś takiego. To jest jajko, czy co to jest? Jest to napisane taki omlet. X, ale tego nie położysz, nie? O. Co to jest? Ej, pomóż mi! Nie! Jak to zasuwa? I weź to traf teraz, ty! Ja nie mam przy sobie ani miecza, ani nic, żeby to zabić. Ale żadnych obrażeń mi ale to nie zadaje. Ale jak mały. No nie da tak się tego zabić.
ty, nie da się tego zabić, co to jest w ogóle? Bym to zabił na hita, ale się boję, że zabiję tego. Nie, mnie nie traf, mnie nie traf, tylko. O, nie mogę. Ej, bo serio, nie mogę nic zrobić. Ja czekaj, nie mogę. Nie ruszaj się. No staram się nie ruszać, stary, powiem ci, że to jest bardzo ciężkie. Zabiłeś to? Nie, nie. Dalej mnie atakuje. O, dobra, udało się. Okej, okay, to nawet... było to? No, to było to, o. Nie stawiaj tu. O, to co? Ryba. O. To są ryby. No tak, to może... pierwsze to nie było ryba. Co, to raczej jak ryba nie wyglądała, tylko jakieś latające, denerwujące stworzenie. Dawaj, dawaj tą rybę do wody. Do wody. Do wody. Dawaj z nią. A, ale nie, nie atakuj jej. Nie. O. Nie. Czemu jej HP nie. się traci? Szybciej. Do wody. A, o nie. nie, bo ona wody nie miała. Ja nie mogę. Brakowało jej wody, ty też jak się zabierzesz za ratunek czegokolwiek, to zawsze przy tobie wszystko ginie. To jest cały wosk, dobra. Mamy jeszcze dwa jajka, także je tutaj włożymy. Najbardziej mi zależało na tym. O, ten będzie najciekawszy według mnie. I mamy jeszcze jednego i ten, nie wiem czy czasem już takiego nie mieliśmy, ale dobra, niech sobie stoi. Jak się wyklują, to będziemy widzieć wtedy co i jak. Także mamy trzy nowe dinozaury, czekamy aż się one wyklują. I teraz pytanie, czekamy teraz woski, czy jakiś inny plan na odcinku no, i chyba dinozaury? Nie warto, ale interesuje mnie cały czas, kogo jest ten dom tutaj. Który dom? Który? Chodź tu. To było cały czas, na pierwszych odcinkach z Beworlda to sobie stało. Co tu zrobił ten piec? Co robił? No tego na pewno tu nie było. Ty tu robiłeś coś? Nie, deski zostały przemienione. To jest z moda. Ja się nawet nie bawiłem Tinkersem jeszcze. Wow. Ale krew moją tu dam mu. Daj mi woski jakiś miecz. Krew moją tu dam. Daj jakiś miecz, proszę. Masz tu. O, dzięki. Ej, serio, ktoś tutaj grał chyba, albo... No. To są w ogóle itemsy, ty. Ty tutaj, na pewno ty coś robiłeś i teraz nie. mnie próbujesz trollować. Zobacz. Hakier się... na serwerze. Ty, ale serio. Hakierował nam serwer. Może to Herobrine'a jest stary, ty. Herobrine. Ej, o, woski! Woski! Woski, chodź, ja mam jeszcze... Dobra, jak czekamy na te dinozaury... Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Jak czekamy na te dinozaury i najprawdopodobniej dinozaury zobaczycie na kolejnym odcinku, no to ja proponuję przelecieć się twoją maszyną, która tam stoi. Ostatnio mieliśmy małe problemy, żeby tym polatać. No. Ale dawno tym nie lataliśmy, ty. No. To jest dobry pomysł. Co ty na to? Tak, dawaj. Tu robactwa jakieś latają. No dobra, także będzie jeszcze przejażdżka na odcinku maszyną woskiego. Latającym statkiem. Tylko poczekaj, ja sobie siądę. Musimy fajną czapunię do tego znaleźć. Ty właśnie, musimy pirackie czapki sobie ogarnąć. Troll nie pasuje, co ty z trollem? Czekaj, tu muszą być hatsy takie, wiesz, pirackie jakieś. Tylko ja takich chyba nie mam hatsów pirackich. O, patrz. Klatka na głowę, no spoko. Poczekaj. Jak klatka? No miałem klatkę. To, zobacz. A, dawaj teraz. To powiem ci, że pirackich czapek to my nie mamy totalnie. Dobra, a gdzie tu się siadać? Ja mam usiąść sobie, żebym nie wypadł ze statku, bo tak muszę ja siedzieć. Czekaj, tutaj chyba. No tam, okej. Okay. Nie, czekaj, ship? Jeszcze nie. Jeszcze nie, nie mogę usiąść. I mount ship, teraz możesz. Czekaj, bo coś zespawniłem. Dinozaura jakiegoś zespawniłem, co spadł. Czekaj. Nie wiem, dawaj, siadaj tu na to. Siadam. Dobra, jestem. Kliknij. No kliknąłem. Takie u mnie nie jesteś. No jak nie jestem, jestem. Bo chyba dalej będziemy mieli problemy z lataniem tutaj. Chociaż nie, nie jednak bo... chyba działa. Chyba działa, no dobra, to leć w stronę parku na przykład. Zobaczymy. O, przelecimy się takim czymś nad naszym parkiem, także to jest fajna sprawa. Ogólnie tak jak nie mówię, rusza tam... mi. A nie rusza. Jak się? Rusza się, cały czas się rusza. Tam w tle, nie wiem czy to widzicie, może wam przybliżę. Tam w tle widzicie nasze portale i właśnie tak jak mówię, te portale będziemy dalej rozwijać i będzie ich więcej, także też fajna sprawa. Ale mówię, na razie zajmiemy się troszkę naszymi dinozaurami, ponieważ je zaniedbaliśmy. No to jak lecisz? Latało? No normalnie czekaj, lecisz, sprawdzę, jak ktoś pewnie, do góry pewnie leci. W USD lecisz. Nie da się chyba do góry tutaj, czy da się do góry? Da spacja, się. Spacja może, czy spacja schodzisz? X albo dla X i Z. Zobaczcie, jakie te dinozaury tam X-a. Są strasznie pobudzone. Nie wiem dlaczego. Aha, X. Zobaczcie, lecimy do góry. Fajna sprawa, taki statek piracki latający. No jeszcze do góry. Jeszcze do góry, jeszcze! Bo coś uderzymy. Okej, okay, także... A!
Musimy czekać na nasze dinozaury, tak czy inaczej nic na razie nie zrobimy, niestety, ale tak z grubsza wygląda, prezentuje się nasz park. Być może jeszcze będziemy coś tu rozbudowywać lub, no zobaczymy. Na razie nie mamy planów takich większych, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, także mamy nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Ze mną był oczywiście Woski. Na razie nie ma co czekać, nie ma co czekać na te dinozaury. Musimy czekać, aż one się wyplują. Także na następnym odcinku je na pewno zobaczycie. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Trzymajcie się, hej. Hej.